Kochani, w dzisiejszym odcinku vloga zapraszam Was do hotelu Mitzis Arilla. Jest to hotel, który odwiedziłem w czasie COVID-u. Kochani, czy coś się zmieniło, czy się nie zmieniło? Powiem Wam szczerze, prawie się nic nie zmieniło. Trochę procedur, czasami trzeba nosić maseczkę, ale kochani, jak już będziecie w hotelu, zmierzę Wam temperaturę, momentalnie po wejściu ściągacie maseczkę, wszelkie zabezpieczenia i naprawdę czujecie się wolni. Słuchajcie, hotelik jest pięknie położony, nie przy plaży, można powiedzieć na samej plaży. Ma dużo barów. Ja teraz akurat nie stoję, słuchajcie, na środku hotelu. Za mną jest plaża z barem. Jak widzicie, odległości leżaków są przynajmniej dwumetrowe. Kochani, w tamtą stronę mamy korty tenisowe. Zaraz będą za mną. Tutaj mamy, słuchajcie, główny budynek. Teraz będziemy w głównym budynku i teraz tak. Główny budynek jest bardzo fajnie zrobiony, bo w środku jest takie miasteczko z restauracjami, typu barami sushi, owoce morza, jest specjalna restauracja. I słuchajcie, cukiernie, restauracje włoskie, jest sklep, jest oczywiście spa, można sobie potrenować. Fajne to jest to, że też wieczorem jakby to miasteczko żyje. Kochani, teraz odwracam się w tamtą stronę, północną. I za mną jest mały akwapark dla dzieci. Bardzo fajnie też animatorki tam aranżują różne zajęcia dla dzieci. Oczywiście większość zajęć teraz odbywa się w czasach COVID-u na zewnątrz. Co jest fajne, bo dzieci mają słońce, dobrą opiekę i nie muszą być w pomieszczeniach, w których ciągle są, zwłaszcza w czasach covidowskich. Nie chodzą do szkoły, tylko ten dom. Także ten krótki vlog poświęcam hotelu Arilla Mitzis. Sieć bardzo dobrze znam, słuchajcie. Jedna z lepszych sieci w ogóle uważam w Grecji. Osobiście znam też Stavrosa Mitzisa, właściciela, jednego z właścicieli tych hoteli. Podsumowując, jak wygląda obecnie hotel w czasach COVID-u? Praktycznie wygląda tak samo, słuchajcie. Moje najważniejsze podsumowania są takie, że pierwsza rzecz po COVID-zie, co mi się podoba. Nie ma tłumów. Kochani, na stołówce jest większa kultura jedzenia. Bardziej się oszczędza, bardziej się nakłada, nie marnuje się to jedzenie. Teraz jest to fajny okres, żeby przede wszystkim, moi drodzy, przyjechać z rodziną, z dziećmi. Fajny okres dla osób, które chcą zwiedzać, ponieważ nie ma tłumów. Faktycznie troszkę osoby, które powiedzmy lubią rozrywkę, imprezy, bary, mają trochę problem, ponieważ w takich miasteczkach, powiedzmy na dzień, w którym to nagrywam, czyli 13.07.2020 rok, kochani, powiedzmy jest połowę barów i sklepików otwieranych, takich na przykład Faliraki, w którym tutaj mieszkamy. Bo to jest położony Faliraki na Rodos. Także bądźcie zdrowi, nie bójcie się jechać na wakacje. Jak macie czas, pieniądze i ochotę, zapraszam Was do hotelu Arilla Mitzis i do Grecji na Rodos. Naprawdę jest super. Wasz fan Aleksander, do następnego vloga. Trzymajcie się, nie dajcie się. Efaristo Parakalo, Arimera, Jasu, Sagapo.